Eł, brzenie się po barach. Najlepsza w świętach jest praca za świąteczną stawkę. Niech tylko mama to zobaczy. Obezwładnić cel i przygotować transport do siedziby! Jesteście beznadziejni! Przeważające siły wroga. Okej, szefie, jaki plan? Rodzina Finn ma pracownię w Midtown. Kiedyś Finn wszystko robiła właśnie tam. Mam nadzieję, że tak jest nadal. Nie byłoby łatwiej zadzwonić i pogadać? Nie wydaje mi się. Gdy zobaczyłem ją na moście, nie poznałem jej. Muszę się dowiedzieć, dlaczego to wszystko robi. No dobra, rób jak uważasz. I dawaj znać. Mnie się to bardziej przyda w undergroundzie. Miles! W końcu się dodzwoniłem. Hybrid, co słychać? Widziałem wiadomości. Były po Symkariańsku, więc albo eksplodował most, albo Weigel został odkażony, co nie miało sensu w tym kontekście. W każdym razie przeglądam loty. Mogę wrócić jutro wieczorem. Nie, przestań! Jest okej. Udało mi się odkryć, kto za tym stał i już nic takiego się nie wydarzy. Obiecuję. Dobra, ufam ci. Ale jeśli trzeba, wrócę pierwszym samolotem. A jak nie, to widzimy się za kilka tygodni, okej? Muszę wpaść do Teo. Coś się stało. Ciekawe, skąd biorą materiały. Może lepiej nie wiedzieć. Albo używaniu! Tryjcie kogoś twojego, albo... mojego rozmiaru! No! Nie widziałem cię! Teraz na pewno cię zdejmę! Dajcie spokój! Mało jest korków w tym mieście! Mamy tutaj ewidentne niszczenie mienia. Kraślizna. W ósmej klasie zwiedzałem Oskorp. Finn była sceptyczna. Twierdziła, że kiedyś zniszczą Nowy Jork. Oddech diabła prawie to zrobił. Przepraszam, o czym mówiliśmy? Dobra, ufam ci. Ale jeśli trzeba, wrócę pierwszym samolotem. A jak
jak nie, to widzimy się za kilka tygodni, okej? Tak, jasne. Dzięki. I powodzenia z Sym Kariańskim. Ach, dlaczego jest 7 różnych słów na łazienkę? Wow, a to co? Nada się. Tutaj. Co? Nie ty, mój kot. Nazwałem go na cześć prawdziwego pajęczaka. Banda dupków obrabowała mój sklep. Chyba zabrali też Spidermana. A to dranie. Wiesz, gdzie poszli? Słyszałem, jak mówili coś o podstacji. To kilka ulic dalej. Znajdę ich. I kota. Pewnie. Nie zaszkodzi spróbować. Na miejscu zadzwonię do Gankiego. Czego szukają w podstacji? Wejdę tędy! Ganki, pomożesz? Jacyś goście okradli sklep Teo i poszli do najbliższej podstacji. Jedna sprawa. Zamieniam się w słuch. I wzrok. Transformatorów? Okej. Wyglądam na elektryka. Strzelaj, śni kable i nie pyta. Nie prosiłem o rozkaz, kierowniku. Pewno prąd padnie w całej okolicy? Raczej tak. Jak odetniemy większy obszar, to gliny będą mieć większy problem. Pierwszy raz robię coś takiego. Bo dotknie. To wy okradliście sklep Teo? Gdzie jest Spider-Man? Gdzie jest Spider-Man? Rady. Anto! Szef mówił, że nikt się nie dowie, co tu robimy! Jego grzyba się zapakowałem! Co? Nie lubicie świątecznych iluminacji? Wydajność spadła do 64%. Poszukaj zasilania. Tam tylko ci kibicuję. Muszę znaleźć kota Teo. Spider-Man! Czekaj! Czekaj! Spider-Man wszedł do szybu windy. Gotowe. Idę po ciebie, Spider-Manie. Czekaj. Spider-Manie, czekaj! Chyba wiem, o co im chodzi. W okolicy jest bank. Bez prądu nie działa ochrona. Jeśli przywrócimy prąd, udaremnimy napad? Zdusimy zło w zarodku. W tym świecie tylko dwaj faceci znają przyszłość. I tylko oni mogą ją odmienić. Dobra, muszę się skupić. Wyłączanie sekwencji walki. Kto naprowadził na nas Spider-Mana? Derek! Tak, wiem, że to. Celuję!
Załatwię się! Nie podoba mi się, że kość jest przezroczysta! Wygląda na to, że ktoś im płaci. Tylko kto? Co? Stacja nie działa. Dam radę. Włączam oświetlenie awaryjne. Jeśli naładujesz resztę systemu awaryjnego, przywrócisz prąd. Dobra. Kości trzeba, żeby zepsuć podstację. Nie, może któryś z pracowników nie będzie trzeba problemów. Chcę mieć pewność. Dla takiej szychy nie odstawia się fuszery. No tak. Racja. Podobało mi się. Się na dentystę. Jak dostaniesz kasę, to wyszkolisz się na profesora z tego. Nie wiem, czemu gliny się rozczepiają. W urzędach to dopiero odwalają przekręty. Ten robal musi tu być! Żeby wszystko było tak łatwe. Muszę znaleźć system awaryjny. Okej. Muszę iść dalej. Znaleźć główny generator i go naprawić. Ci goście ciągle mówią o swoim szefie. Kto to może być? Stary, wielu ludzi napada na banki. Tak, tylko pytam. Jest główny wyłącznik. Rozbędę się tych gości i spróbuję przywrócić prąd. Trzymajcie się, chłopcy! Nie dziwi mnie. Szef ma od kolei wrogów. Co? I wszystkim pokazuje, kto tu rządzi. Nie wszystko. Jest jeszcze Spider. Co to? Ten, kto planuje napad, najwyraźniej miał okazję poznać Spidermana. Raczej nie chodzi o mnie. Nie mam aż tylu wrogów. Jeszcze. Optymizm to podstawa. Jest! Chodź! Leży jak kłoda. Chyba wolę to niż drobne kradzieże. Najlepsze w świętach jest to... Kto tam? Trudno! Koniec skradania! To twój koniec, Spider-Manie! Was pod rubą! Sam się prosisz! Sprawdzę wyłącznie. Tego. Płyta nie ma zasilania. Gdzie ten generator? No proszę. Generator działa, ale nie jest podpięty. Podłączony. Muszę przełączyć wyłącznik i przekierować prąd. Niech stanie się... Co tu za hałas? Już, Kiciu, już dobrze. Spider-Man? Nie oddam go! Nie wiesz, że to nieładnie przeszkadzać komuś w tworzeniu więzi!
Puszczę was, jak powiecie, kto za tym stoi i oddacie kota, dobra? Nie, nie pokonasz kolego! A serio, powiedzcie, kto wam płaci! W końcu tak się dowiem! Chciałbym się ciebie bać! On jest 10 razy gorszy! Nie lubię! Wszystkich za mnie położę! Mogę strzelać! Jak to gorszy? Od kogoś, kto właśnie zamiata wami podłogę? Ty nie zabijasz! On tak! Pożałujesz tego! Nie szyjesz, Krobalu! Co do... Albo to wygląda, panowie! A ja przez pamięci! Ej, uwagi! Teraz bezpiecznik. Tym razem na serio. Spadamy stąd, Spider-Manie. Hej! Prąd wrócił, napęd odwołany. Spider-Man cały i zdrowy. I to wszystko w jeden dzień. Napiszę o tych gościach i ich szefie w aplikacji MSMZS. Może ktoś nam podpowie, co to za jedni. Do usłyszenia. Hej, Teo. Mam niespodziankę. No tak? Jaką? Spider-Man! Miałeś jakąś przygodę? O, tatuś prawie miał przez ciebie zawał. O, żebyś wiedział. O, żebyś wiedział. Dzięki, drugi Spider-Manie. Dzięki. Jasne. Drobiazg. Hej, wiesz już, dla kogo pracują te kotokrady? Badam kilka spraw, które mogą być z tym związane. Kradzieże na ulicy Handlowej w Harlemie i jakiś problem w Fist Północ. Napiszę przez apkę, jak dowiem się więcej. Super, dzięki. Dobry. Większość ludzi nie nadaje. Co z tobą? Kochani, powtórka z rozrywki. Wielka katastrofa w naszym mieście. Eksplozja.
Zawalony most. Strzały w godzinach szczytu. Dzięki Bogu nic nie zginął, ale prędzej czy później stanie się tragedia. A gdyby tak atak nastąpił za kilka dni, podczas burzy stulecia, o której ciągle gadają w wiadomościach? Panika gwarantowana! Jest wielu innych tej sytuacji. Myślę tu zwłaszcza o Spirach z Undergroundu. Byłoby poważnym niedopatrzeniem z mojej strony, gdybym nie wspomniał, że atak Undergroundu był marnym napadem z użyciem opancerzonego wozu, dopóki nie pojawił się rozwytrzony pomagier Spidermana! Randy! Strzelanina powstrzymana, miasto obronione. Aplikacja miłego Spidermana zgłasza niemiły handel bronią w okolicy. Co mogę z tym zrobić? Ostrożnie! Z rodziną? Aj, tak otwarcie handlować bronią? Nie wszystko wiedział! Sąsiedztwa! Ależ to w stylu Spidermana! Zobaczmy, co tym razem knuje Underground. Spider-Man próbuje ukraść nas! Zdech, piękno! Pomoc, Spider-Man! Leżę, pająko! Yeah!
Pamiętajcie, dzisiaj będzie nieco poważniej. Jeśli ucierpieliście w ostatnim ataku undergroundu na Roxxon Plaza, fizycznie lub emocjonalnie, koniecznie zgłoście się po pomoc. Na moim blogu znajdziecie szczegóły. Zmieniamy temat. Przygotowuję artykuł o undergroundzie i potrzebuję waszej pomocy. Jeśli macie jakieś informacje na temat tej groźnej grupy, podzielcie się nimi. Może razem zdołamy ją powstrzymać. Do następnego. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, co fizyczne. Trzymajcie się. Mama wszystko spada.